Patrz, Stasiu, dobrze, że się na tą pandemię przygotowaliśmy. Mówiłam, weź maseczkę. Patrz, jakbyśmy skończyli, gdybyśmy jej nie mieli. No elo. Cześć, witam was moje fany w kolejnej recenzji na moim kanale i w końcu tak jest, dobieramy się do paczuszek z moich urodzin, z drugich urodzin mojego kanału i na pierwszy front idzie Bartosz z Klocków, znaczy to nie jest Bartosz z Klocków i Bartoszu z Klocków życzę ci, żebyś w takim stanie był jak najpóźniej w swoim życiu, 100 lat minimum, za paczuszkę ci dziękuję, paczuszkę teraz otwieram, ponieważ jest to The Fortnite Experience, nie wiem co to jest The Experience, bo Fortnite to jeszcze wiem co to jest, nie myślcie sobie, że ja taki stary jestem, ja mam kanał gamingowy, na którym gram gry, co prawda takie gry dla dzieci, czyli gry tylko Lego, ale zapraszam was tam serdecznie, jeśli jeszcze jakimś cudem na moim kanale gamingowym nie byliście, pamiętajcie, jest to największy kanał w Polsce zajmujący się tylko i wyłącznie grami Lego. Tutaj mam jakiś numer 1964, prawie jak jakaś, wiecie, wojna w Wietnamie, czy coś, Battle Royale, 7 zł, nie jest to więc najtaniej. No i myślę, że to nie jest ten chłopek, który tu jest przedstawiony, no bo mówię, tu jest taki bardziej szkieletowaty, to śmierćka była, czy co tutaj nastąpiła. Oczywiście chamskie, przez lepku zżynanie grafik, właściwie kopiuj w klej grafik, bo oni na pewno nie mają praw do tych grafik. Prezentacja Hipoli, jakie tutaj możemy dostać, to ten taki, który jak Wolverine po roku w Rosji, no ta jest całkiem ciekawa, ta również, bo jak wiecie, ja bardzo dziewczyny lubię ogólnie, ten to trąci podróbką na kilometr po prostu. Informacja, słowe, stawebni blok, czy ty to kupiłeś, Bartku, w Czechach? Chyba to kupiłeś w Czechach, chociaż lepku jest pełno w Polsce, to wygląda, że kupiłeś to w Czechach. Ja jednak jestem w Polsce, a swoją drogą w Czechach byłem 2 tygodnie temu, na takim szybkim wyjeździe. W ogóle druzgocące jest to, że oczywiście nie mam tu żadnej instrukcji, jak wiecie, ja tego bardzo nie lubię, bo w momencie, gdy wywalimy takie opakowanie, jak ja za x lat będę miał to złożyć, to bardzo ascetycznie, wręcz tylko i wyłącznie folia, hipek na wpół złożony, bo jak widzicie, mamy tutaj to. Pamiętajcie, że ja jednemu takiemu szkieletowi już się przyglądałem. Oj, i oj, 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 nie wypadł dobrze. Nie wypadł dobrze. Nie pamiętam, że to też była firma Lepku. Wy już teraz powinniście to wiedzieć po tamtym filmie. Ja nie pamiętam. Jeżeli to była firma Lepku, to trzeba będzie sobie porównać też szkielety i kurde zobaczyć. Podstawka nie ma żadnego nadruku, aczkolwiek to akurat spoko, bo będzie w jakichś mockach możliwa do wykorzystania. Brońka, no proszę, zżynka z Lego, jakże źle zrobiona, bo nie wiem czy widzicie tutaj, nie wiem czy kamera to ładnie oddaje, mam nadzieję, że tak, na tej lufie, no to takie mikro, okej, no tu jest jakieś kółeczko, to w ogóle jest jakieś, no nie do końca jest to dobrze zrobione dokładnie tak jak z Lego, więc ja bym się łatwo kapnął, że to nie jest Lego, a pomyślałbym, że to jest jakieś Lego, wiecie, przerzute, przegryzione przez jakiegoś dziecioka trochę, chociaż on się troszkę od Lego różni, chociażby tą lupą, zdecydowanie w Lego nie ma takiej lupy, tam jest prostsza ta lupa, więc to jest spoko, akurat spust również nie, mogłoby być ok, gdyby troszkę jakość była bardziej doprecyzowana, no niestety nie jest, a to są podróbki, więc wiecie, no wiecie jak jest z podróbkami. Moi drodzy, szybki test, nogi chodzą, klasyka, trochę za lekko. Nogą ruszając, czy ta noga nam wyjdzie, to jest teraz test wychodzenia nóg. No nie wychodzi, aczkolwiek jest tutaj, tak widzicie, troszkę prześwit. Jest, o tutaj widać lepiej, jest trochę szkeluźno. I mnie ciekawi, czy faktycznie 1000 ruchów tą nóżką by coś dało. No może nie 1000, ale wygląda, że się trzyma. Przy czym no da się ją dobić, więc pewnie z czasem będzie nam wypadała. Plecki w żaden sposób nie są zadrukowane. Natomiast nóżki... nie, no nie jest źle. Przyznam się szczerze, nawet jest dobrze. Co prawda ten poprzedni szkielet miał gorszy nadruk i być może to trochę ratuje sytuację tego szkieleta, ale uważam, że nie jest źle. Natomiast jeżeli chodzi o buzię, no to już jest źle. I nie chodzi mi tutaj tylko, ty wiecie, bo on ogólnie jest szpetny, tak? On ogólnie nie jest za piękny, on ogólnie, no to szkielet. Natomiast no wydaje mi się, że troszkę różni się od tego, co mamy na opakowanku, ten uśmiech. Mogło być ciut lepiej, no tyle powiem, bo tutaj te oczka to troszkę jakby troszkę ze Snapdugiem coś tam powciągał, nie ma takich otwartych jak tu. No różni się, nie wygląda moim zdaniem dobrze ta buźka. A 7 zł nie zapominajmy, że to nie jest być taka kwota, która leży na każdym chodniku i podnosimy, idziemy do Chińczyka i kupujemy bez straty. Więc nie jest dobrze, moi drodzy, nie jest dobrze. Wkładam rączki i teraz tak, rączki. Ta chodzi ciężko i wywala nam tułów. Czemu to musi być taka klasyka? Kiedy mnie w końcu jakieś podróbki dobrze zaskoczą? Tu wychodzi, no jak chcimy, no to nie wychodzi. Okej, ta chodzi ciężko, ta chodzi ciut lepiej, dłońki... no tak średnio bym powiedział. Dłońki się lekko wykręcają. W ogóle już jedna zginęła z drugiej, no właśnie, dłońki się lekko wykręcają. W ogóle jestem pewny, że jakbym mocniej ścisnął tych dłonek, to bym się nie dobra, może nie, może przesadzam. Ale ta, moi drodzy, ta rączka lata luźno zupełnie. Luźno zupełnie. Ja to nawet siły nie przykładam, ona lata luźno zupełnie. No jak telepę to nie wyleci, ale tak to lata luźno zupełnie. Dłońki, co ciekawe, w ogóle są proste, nie tak jak z Lego z wężem.
obciążone. O, ale moi drodzy, całkowicie luźno to nam chodzi, żadnej śrubki. To ma być tak wygięta ta dłoń? Czy to wy to widzicie? Czy to ma być tak wygięte? Czy to ma iść w dół? Czekajcie, będzie test drugiej ręki, by to potwierdzić, albo... one chyba nie mają tak być, mają tak być, bo ta też jest taka. No okej, okay, jakieś krzywo-rękowie tutaj mamy, no proszę. Moi drodzy, no nie jest dobrze, no nie jest dobrze. No Lepku, ja pamiętam, że to nie jest firma, która należy do tych dobrych i po raz kolejny niestety nie poprawiła swojej sytuacji. Brońka w ogóle też tak lekko wypadła mi teraz z ręki, w ogóle patrzcie, no kurde, jednym paluszkiem to widzicie wytrącam z rączki, nie przykładając żadnej siły za specjalnie. Na drugu może nie jest najgorszy, przynajmniej na to łowił, na buzi już jest taki odstraszający. Ja bym nie chciał takiego typasa zobaczyć w nocy gdzieś koło łóżka, czy w ogóle gdziekolwiek. No chyba jak chcę przestraszyć kolegów, to wtedy jak złoto. Jedna rączka chodzi inaczej, druga inaczej, jedna dłońka wypada. Jeżeli szukacie dobrych Fortnite'ów, to nie Lepku. Jeżeli szukacie jakichkolwiek Fortnite'ów, no to Lepku. Co tu dużo gadać, moi drodzy. No Lepku po raz kolejny potwierdziło, że nie są ani tani, ani dobrzy, więc naprawdę trzeba mieć mega parcie, by chcieć taką figurkę. Tak osobiście uważam, no chyba, że komuś takie strachy się podobają. Nie wiem. Moi drodzy, Fortnite był mnie już nieraz, więc wpadajcie na inne recenzje. Lepku wam nie polecam, jest to takie do 6 na 10 maksymalnie, więc nie polecam, wy chyba, że macie mega mocne parcie, nawet może 5 na 10, no chyba 5 na dzisiaj zdecydowanie bardziej, bo nie widzę jakoś zabawy tego, żeby była przyjemna i fajna. Pamiętajcie, bo mnie wpadać na recenzję Lepku, by obejrzeć tutaj też właśnie inne filmy na moich innych kanałach. Nie, ta ręka wypada. Ej, spada ocena 4. Kończmy to szybko, zanim spadnie do 3. Nie, naprawdę 4. 4 i kończmy tą recenzję. Oglądajcie szybko. Bye!